Mieszkańcy i turyści wreszcie doczekali się odkrytego basenu w Wiśle. W sobotę 26 czerwca z wodnych atrakcji mogli już skorzystać pierwsi klienci. Wprawdzie aura nie rozpieszczała, ale w tym przypadku sprawdziła się podgrzewana woda. Na basenową atrakcję Wisła musiała trochę poczekać. Inwestycja ta do łatwych nie należała. To tak naprawdę największa inwestycja w historii miasta w kontekście kubaturowej budowy jakiegoś obiektu. Koszty to 20 milionów złotych i tak naprawdę było mnóstwo po drodze przeszkód, bo my nie dysponowaliśmy w ogóle tym obiektem jako samorząd. Jeszcze w poprzedniej kadencji w zasadzie ta inwestycja była priorytetem i to też deklarowaliśmy naszym mieszkańcom, że będziemy starali się ją w jakiś sposób zrewitalizować. To się rzeczywiście udało, bo udało się dogadać z ośrodkiem sportowym Start, czy też ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Start w Warszawie. Nabyliśmy ten teren, a więc najpierw trzeba było zainwestować, wykupić ten teren od stowarzyszenia. Potem kwestia zorganizowania siebie, czyli spółki w ten sposób, żeby mogła przeprowadzić tą inwestycję. Potem etap projektowania, koncepcji. Nie ukrywam, że tutaj było wcale niełatwo w kontekście tego, że jest to park objęty ochroną konserwatorską. Potem pozwolenia na budowę, których uzyskanie też nam przysporzyło wiele, wiele problemów. I tak naprawdę sam proces przygotowywania to było bodajże bez zakupu działek, bo działka to mniej więcej rok czasu negocjacji i rozmów i dopięcia aktów notarialnych, ale potem 2 lata tak naprawdę projektowania i dopiero potem rozpoczął się proces inwestycyjny w całości inwestycji. Jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ale jeszcze nie wszystko jest gotowe, jeszcze nie wszystko jest chyba dopięte na ostatni guzik, brakuje tej kładki, brakuje parkingu. No tak, niektórzy już mi mówili o tym, żeby przesunąć może jeszcze o tydzień inwestycję, bo jeszcze jakąś kosmetykę. Nie, to jest taki okres, w którym musimy udostępnić ten obiekt już w tej chwili, więc wszyscy się spinają, stają na rzęsach w tej chwili, żeby rzeczywiście już nikt nie zauważył jakichś jeszcze niedociągnięć. One oczywiście są, zresztą przy każdej tego typu inwestycji pojawiają się jakieś bolączki wieku młodzieńczego i tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o kładkę, no niestety to jest proces też wielu dni, czy miesięcy budowy. Tego nie da się z dnia na dzień sfinansować. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego w kontekście COVID-u pozwoliła nam w ogóle przystąpić do realizacji odbudowy tej kładki, bo ona była już w stanie fatalnym od 2-3 lat. W zasadzie była do zamknięcia. No i co? No ten rok taki trochę testowy, taki trochę z utrudnieniami jeszcze mimo wszystko, ale jestem przekonany, że w przyszłym roku już w pełni też również i po przebudowie drogi, kolei, mostu, obiektu, basenu, no będziemy się mogli pochwalić trochę innym wyglądem miejscowości. To kiedy ta kładka będzie? Na jesień. Oczywiście w tej chwili jest trochę też problemów w kontekście wykonawcy, który ma problem uzyskania towaru na budowę, a mamy na myśli w tej chwili stal. No taka jest sytuacja w tej chwili na rynku. Też go trzeba w tym zakresie zrozumieć. Myśleliśmy, że w połowie, końcówką lipca uda się zrealizować tą kładkę, ale już jest poślizg co najmniej miesiąca, więc myślę, że wrzesień, październik uda się dokończyć ten most w całości. Kiedy pan skorzysta z basenu? No jak się ogólnie panu podoba? Ja tak cichaczem, potem kiedyś w pewnym momencie sobie skorzystam, jak najbardziej tak. Natomiast jak mi się podoba, no jak człowiek uczestniczy w tym procesie projektowania, w tym procesie takim budowy i cały czas jakichś problemów, które występują na etapie realizacji zadania, no to powiem tak, no okej, fajnie, wydaje mi się, że robi wrażenie, no ale też widzę wiele jeszcze błędów, które będziemy musieć w trakcie realizacji poprawiać, usuwać i mam nadzieję, że to nam nasi goście też wybaczą, będąc po raz pierwszy tutaj na tym obiekcie. To takie miejsce sentymentalne, tu wiele osób przyjedzie, żeby powspominać. Rzeczywiście w ogóle decydując się na realizację tego zadania, to często przechodziliśmy i patrzyliśmy się na to, jak to tutaj wygląda. No to mnóstwo ludzi tutaj nad rzeką stało i pokazywało swoim dzieciom, swoim wnukom, że to jest obiekt, z którego korzystali, skakali z wieży, byli w takim miejscu, spędzali tutaj czas, a wygląda to tak, jak wygląda i jeszcze w samym centrum miasta. A więc nie przysparzało nam to tak naprawdę splendoru i nie było to jakąś naszą wizytówką faktycznie, stąd poniekąd ta decyzja również o jej realizacji. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.